Tak, panowie Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski i pan Kazimierz Ziobro, poseł Solidarnej Polski. Razem panowie występujecie na plakacie. Ja mam takie pytanie. Co z tego wyniknie dla Mielca, bez względu na wynik wyborczy? Ponieważ przyjeżdża do nas tutaj bardzo wielu polityków i po wyborach, w następnych miesiącach, latach, czy Mielec zostanie zapamiętany, czy te problemy, które tutaj są, będziecie wspierać, bez względu na to, jaki ten wynik będzie. Bym prosił o odpowiedź. Proszę pana, kampania wyborcza ma to do siebie, żeby poznać się konkretnie i z wyborcami, i z ich problemami. Więc poznaliśmy, to nie znaczy, że wcześniej była tabula rasa, jak chodzi o znajomość Mielca. Ja z racji tego, iż byłem wicemarszałkiem, no, gościłem tutaj w Mielcu, ale większy kontakt miałem z decydentami, jak z mieszkańcami. Ta sytuacja jest odwrotna, bo chodzimy po bazarach, bo spotykamy się na różnych uroczystościach i rozmawiamy ze zwykłymi mieszkańcami, niekoniecznie funkcyjnymi. Więc oni do nas artykułują swoje problemy, swoje bolączki. One są może być też i ogólnopolskie, chodzi o bezrobocie, chociaż tutaj bezrobocie nie jest takim, nie jest to taką najważniejszą bolączką, jak te minimalne płace, jak te umowy śmieciowe, no i oczywiście niezadowolenie z tego wynikające. Oprócz tego no, ogólny problem to transportu, zwłaszcza kolei, czasowo rozwiązany, ta linia została utrzymana, była zagrożona. Wielu się, że tak powiem, ojców tejże linii znalazło, polityków. Ja się nie chcę wpisywać do tego, który uratował Mielec, że tak powiem, jak chodzi o łączność z Dębicą, ale gwarantuję, że niezależnie od tego, czy będę wybrany czy na senatora, czy jako poseł, będę usilnie zabiegał, żeby ta linia była utrzymana, żeby łączność z Dębicą, Ocice, tudzież później oczywiście kierunek na zachód i wschód, bo taka możliwość istnieje, tak pociągi jeżdżą z Dębicy później, żeby była utrzymana. To jest przemysł, specjalna strefa ekonomiczna. Wiadomo, że drogi są zatłoczone i głupotą by było zlikwidować linię kolejową. No, problemy inne do nas docierają, związane ze sportem. Miałem okazję spotkać się z kibicami przy okazji, kiedy oddawali cześć naszym bohaterom, chodzi o powstańców Warszawy. Co mnie bardzo urzekło, że młodzież spontanicznie przyszła pod pomnik, nie wtedy, kiedy byli oficjele, tylko sami, no, w wielkim takim duchu patriotycznym. Niektórzy patrzą na kibiców jako szalikowców, którzy tylko są do awantur, a tu była pełna kultura, wielki duch patriotyzmu i Mielec zobaczyłem w innym świetle i na kibiców patrzę. To zawsze miałem sympatię, ale tutaj szczególnie po zobaczeniu tego wydarzenia. No, sądzę, że pan prezes też chce coś powiedzieć dla Mielczan, więc oddaję głos. Ja bym pana prezesa zapytał jako europosła jednocześnie, prawda, czy takie ośrodki jak Mielec mają jakąś szansę przebicia się na forum europejskie, jeśli chodzi o gospodarkę, o eksport? Czy to tylko rozmawia się w skali globalnej o krajach, prawda, o regionach? Czy właśnie takie te małe ojczyzny tam w tej Europie są w ogóle widoczne? Może powiem w ten sposób, że w Polsce potrzebna jest przede wszystkim uczciwa i odważna władza. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, jeśli pan redaktor pyta o Europę, że te ogromne środki europejskie, które były przekazane na budowę dróg i autostrad, zostały w niemałym stopniu roztrwonione, nie że wprost utracione. Pamiętajmy, że do roku 2012 mieliśmy mieć w Polsce całą sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu, też i szybką kolej, a wiemy, że tylko 30% z tego zrealizowano, czyli 70% tych planów nie zostało zrealizowanych, mimo że były ogromne pieniądze. Co to znaczy? To oznacza, że ktoś coś z tymi pieniędzmi zrobił. I pytanie co? Prestiżowy światowy magazyn biznesu Forbes podał niedawno, że w Polsce przy okazji budowy dróg i autostrad za rządu Platformy Obywatelskiej rozkradziono kwotę 5 miliardów euro. Przekładając na złotówki, to jest kwota ponad 20 miliardów złotych. Ona pozwoliła, by wybudować dodatkową, nową autostradę między Rzeszowem a Szczecinem.
przyjmując średnie ceny europejskie. Więc jednym słowem, bez uczciwej władzy, nawet trzy góry pieniędzy można rozkraść, rozpuścić i one jak ta dziura bez dna gdzieś się rozejdą i nie będą służyć ludziom. Więc jeśli my mówimy, jak wykorzystać środki z Unii Europejskiej, jak wykorzystać naszą obecność w Unii Europejskiej, to musimy powiedzieć sobie na to, kto będzie to wykorzystywał. Czy to będą ludzie, którym zależy na dobru publicznym, którzy nie tylko w słowach, ale też w czynach są gotowi służyć ludziom i wykorzystać te pieniądze dla społeczności. Czy to będą ludzie, którzy będą myśleć tylko jak sobie napełnić i swoim najbliższym kieszeni. Bo jestem przekonany, że dziś Polska dalej jest zieloną wyspą dla niektórych, powiązanych z aktualnym układem władzy Platformy Obywatelskiej. Ci ludzie mają naprawdę ogromne pieniądze, ale ogromna większość Polaków przecież ma się coraz gorzej. Te wyjazdy, migracje młodych ludzi tutaj z Podkarpacia jest zatrważająca. I dlatego można oczywiście też wykorzystywać środki i w wymiarze globalnym, jeśli chodzi o Polskę, na rzecz Podkarpacia, rozwijać system dróg i autostrad. Można też uwzględniać na przykład interesy Podkarpacia. Wczoraj o tym mówiłem na konferencji prasowej. Droga S19 na najbliższym posiedzeniu w Strasburgu, to będzie już 11 września, będzie głosowana poprawka Solidarnej Polski zgłoszona zresztą z inspiracji pana posła Kazimierza Ziobro i Mieczysława Golby, aby zaliczyć drogę S19 do tak zwanej sieci dróg europejskich. To pozwoliłoby uzyskać dodatkowe właśnie pieniądze z Europy na rozwój tej komunikacji. Wiadomo, że komunikacja to inwestycje za tym idą, to łatwiejszy dostęp do pracy, więc jak najbardziej można pozyskiwać środki, ale muszą to robić ludzie, którzy naprawdę na tym zależy, którzy wykażą determinację, którzy później uczciwie tymi środkami na rzecz dobra publicznego będą gospodarować. Dlatego popieramy pana Kazimierza Ziobro, bo jego życie, jego droga życia, nie słowa, ale to, co robił, pokazuje, że był człowiekiem odważnym, był uczciwym. Człowiekiem, który wtedy, kiedy odwaga była w cenie, potrafił stanąć na czele strajku i powiedzieć nie władzy komunistycznej. Człowiekiem, który później był represjonowany przez SB, nie złamał się, nie ugiął, działał w podziemiu, walczył i później służył też mieszkańcom Podkarpacia jako wicemarszałek, był wybierany do Sejmu Wojewódzkiego. Musimy postawić na ludzi przyzwoitych. Dziś mamy rocznicę porozumień sierpniowych. My oddajemy cześć tutaj mieszkańcom Mielca, bo właśnie Podkarpacie, a zwłaszcza mieszkańcy Mielca mogą z podniesionym czołem, z dumą mówić o tym, że ten zryw wielki niepodległościowy, który doprowadził do demokracji nie tylko w Polsce, ale w całej wschodniej środkowej Europie, można powiedzieć, tutaj ma swoje korzenie, bo tu powstał ten pierwszy impuls strajkowy w lipcu 80 roku i dziś właśnie też chcieliśmy oddać tą pamięć mieszkańcom Mielca. Więc uczciwa władza może dla Mielca, dla mieszkańców, dla tego ziemi wiele zrobić. Obaj się życzy, pan Kazimierz, ja też, jeżeli chodzi o rodzinę, bo urodziłem się w Krakowie, pochodzimy z Podkarpacia i bardzo nam zależy, aby Podkarpacie się rozwijało, aby rozwijał się Mielec, aby tu była praca, ale też, żeby ta praca dawała godny zarobek dla tych, którzy bardzo ciężko pracują, bo rzeczywiście również spotkałem się z wieloma mieszkańcami Mielca, którzy mówią, tak, mamy pracę, ale my pracujemy od rana do nocy, ciężko przynosząc i wykonując różne bardzo ciężkie fizyczne prace, a mamy za to naprawdę symboliczne pieniądze, mówią wręcz o pracy niewolniczej, mówią o ogromnym zmęczeniu, mówią, że nie mają już na rodzinę, na dzieci, zresztą z młodymi ludźmi rozmawiają, którzy pracują i trudno ich wydziwić, więc musi być płaca minimalna w tym zakresie podniesiona, ale trzeba też obniżyć koszty pracy dla pracodawców, trzeba obniżyć ZUS. To trzeba zrobić w ramach generalnej reformy państwa, do tego też trzeba mieć odwagę, trzeba mieć wizję i to zamierza zrobić Solidarna Polska, stąd walczymy w Mielcu też dla pana Kazimierza Ziobro poparcie. Dziękuję. Mogę dwa zdania? Bo... Proszę bardzo. Otóż nie chcę tkwić w kombatanstwie. Tak. Oddajemy hołd moim kolegom, koleżankom z racji 33. rocznicy podpisania porozumień, ale historia Polski się toczy, są nowe problemy i ja i Solidarna Polska chcemy je na bieżąco rozwiązywać. Myślę, że sprostamy tym zadaniom, czy pomocą oczywiście społeczeństwa, przy dialogu, no i oczywiście przy wytężonej pracy na rzecz przemian, tych dobrych, tej nowej nadziei dla Polski. Dziękuję.